Dzień dobry, witajcie. Bardzo często, gdy czytam jakieś informacje na temat witaminy C, to powtarzane są dwa argumenty. Po pierwsze, że witamina C wymiata wolne rodniki. To bardzo często występuje w różnego rodzaju artykułach. Witamina C jako wymiatacz wolnych rodników. Po drugie, witamina C jest silnym przeciwutleniaczem. Bądź co, bądź antyoksydantem. Ani jedna informacja, ani druga informacja nie są prawdziwe, a są powtarzane za każdym razem w różnego rodzaju piśmiennictwie czy artykułach. Po pierwsze, witamina C jest silnym przeciwutreniaczem. To jest oczywiście bzdura, dlatego że witamina C może być Albo przeciwutleniaczem, a dla chemika w zasadzie reduktorem, albo utleniaczem, czyli oksydantem. Jeżeli zapytacie jakiegokolwiek chemika, to powie wam, że aby ocenić, czy dany związek jest przeciwutleniaczem, czy nim nie jest, to musi mieć rozpisaną reakcję chemiczną. Dlatego że w jednej reakcji może być reduktorem, czyli przeciwutleniaczem, mówiąc mniej precyzyjnie, a w innej. Utleniaczem, czyli oksydantem, no chyba, że występuje na maksymalnych, skrajnych stopniach utlenienia, czyli na najwyższym bądź najniższym. Ale w przypadku witaminy C, czyli kwasu askorbinowego, który w naszym organizmie jest zdysocjowany i występuje w postaci anionu askorbinowego, czy anionu askorbowego, tutaj istnieje równowaga, w zasadzie reakcja połówkowa, że Kwas askorbinowy, czy anion askorbinowy może przechodzić w kwas dehydroaskorbinowy, czy dehydroaskorbowy, oddając dwa elektrony i dwa protony, czyli po prostu dochodzi do jego częściowego utlenienia, które jest odwracalne. W związku z tym jako anion askorbinowy, witamina C może być antyoksydantem, dlatego że sama będzie się. R Utleniać, utleniać do kwasu dehydroaskorbinowego, a jako kwas dehydroaskorbinowy czy dehydroaskorbowy, może być niestety, ale oksydantem, czyli utleniaczem, dlatego że sama będzie się redukować do kwasu askorbinowego przyjmując dwa elektrony i dwa protony na przykład, tak? W związku z tym, że zarówno kwas dehydroaskorbinowy i kwas askorbinowy pełnią funkcję biologiczną witaminy C, nie możemy powiedzieć, że jest ona tylko i wyłącznie antyoksydantem przeciwutleniaczem czy dla chemika reduktorem, ale może być zarówno utleniaczem, zarówno oksydantem, jak i zarówno Przeciwutleniaczem, tak? czyli reduktorem w zależności od konkretnej reakcji chemicznej. A pytanie, czy, jeżeli już jest w danej reakcji chemicznej antyoksydantem, przeciwutleniaczem bądź reduktorem, to czy jest silnym przeciwutleniaczem? No nie, dlatego że jeżeli weźmiemy poru, połówkową reakcję redox i zwrócimy uwagę na to, że potencjał standardowy redox który świadczy o potencjale czy sile utleniającej, czy redukującej danego układu jest dla witaminy C wynosi dla witaminy C plus 0,166 V, to możemy stwierdzić, że witamina C ani nie jest silnym reduktorem, czyli przeciwutleniaczem, antyoksydantem, ani silnym utleniaczem, tak? Jest zupełnie przeciętnym, zupełnie przeciętnym. Więc dwa błędy merytoryczne. Po pierwsze, pierwszy, witamina C nie jest silnym przeciwutleniaczem, a po drugie, witamina C wcale nie musi być przeciwutleniaczem. Natomiast kolejna sprawa, że wymiata wolne rodniki. Nie do końca. Witamina C może generować i być źródłem wolnych rodników w organizmie. Co więcej, sama może przekształcać się w wolny rodnik, mianowicie w rodnik askorbylowy, na przykład kiedy anion askorbinowy odda jeden elektron. A gdy odda dwa elektrony i jeszcze kolejny proton, przekształca się w kwas dehydroaskorbowy. Czyli jako rodnik askorbylowy, witamina C sama może stawać się wolnym rodnikiem. A czy wymiata inne wolne rodniki? No niekoniecznie, bo może może te wolne rodniki generować w jaki sposób? Dlatego że witamina C, przekształcając się w ten kwas dehydroaskorbowy, czyli oddając dwa elektrony i dwa protony, może być źródłem tych elektronów dla żelaza czy miedzi. Które występują w naszym organizmie dla żelaza na plus trzecim stopniu utlenienia, dla miedzi na plus drugim utlenienia, redukując je odpowiednio do żelaza na plus drugim i miedzi na plus pierwszym stopniu utlenienia. I to żelazo i miedź później reagują tak z tlenem. W ten sposób że oddają, przenoszą na tlen jeden elektron przez to znowu utleniają się, natomiast tlen przyjmując elektron staje się anionorodnikiem ponadtlenkowym. Reaktywnym, bardzo reaktywnym, szkodliwym, ale nasz organizm posiada mechanizmy zabezpieczające przed takim wolnym rodnikiem, mianowicie dysmutazę ponadtlenkową, dzięki czemu z tego anionorodnika ponadtlenkowego powstaje woda utleniona, czyli nadtlenek wodoru. No, Woda utleniona to jest 3% roztwór nadtlenku wodoru, więc mówiąc stricte chemicznie powstaje nadtlenek wodoru, a nie woda utleniona. I ten nadtlenek wodoru znowu będzie reagował z żelazem i miedzią, odpowiednio na plus drugim i plus pierwszym stopniu utlenienia, generując powstawanie wolnych rodników, mianowicie rodnika hydroksylowego, między innymi. I jest to tak zwana reakcja Fentona. I te wolny rodnik hydroksylowy i ro anion rodnik ponadtlenkowy to są wolne rodniki, które mogą wyrządzać szkody w organizmie, ale nie muszą. Nie muszą bo już na przykład w łańcuchu oddechowym, gdzie jest fosforylacja oksydacyjna, czyli po prostu oddychanie komórkowe gdzie jest wyciek protonów, elektronów, tam te anionorodniki powstają i one są po prostu neutralizowane w wyniku działania różnych enzymów, np. dysmutazy ponadklękowej. I taka kontrolowana reakcja zachodzi w komórkach układu odpornościowego, na przykład makrofagach, granulocytach obojętnochłonnych, w wyniku fagocytozy, czyli pochłaniania bakterii, wirusów, grzybów, dochodzi do generacji tych wolnych rodników i zabijania tych patogenów. Natomiast kiedy jest to reakcja niekontrolowana, może prowadzić no niestety do różnych procesów zapalnych, a nawet w perspektywie wielu lat związanych z kancerogenezą, czyli nowotworzeniem. Ale to, co istotne, żebyście wynieśli z tego filmu, że witamina C może być źródłem wolnych rodników w reakcjach pośrednich. Rodnika takiego jak anionorodnik ponadtlenkowy czy rodnik hydroksylowy, sama może przekształcać się w wolny rodnik, na przykład rodnik askorbylowy oraz że nie jest silnym przeciwutleniaczem, a w niektórych reakcjach może nawet zachowywać się jako utleniacz. Czyli zupełnie inaczej niż nam się to powtarza w wielu różnych, w różnych w cudzysłowie fachowych czasopismach, prawda, dla kobiet tam czy gazetach. Które zawsze, jak mantra, powtarzają, że witamina C to silny przeciwutleniacz i wymiatacz wolnych rodników. Jak widać, wcale to nie jest prawda. Reakcje, o których mówiłem tutaj, są rozpisane pod niniejszym filmem w opisie. Tak, żeby każdy mógł sobie je dokładnie zobaczyć i przejrzeć. Moi drodzy, ktoś ostatnio zadał mi pytanie na YouTubie, czy ja jestem normalny. Powiem tak, 2% ludzi, z którymi na co dzień się kontaktuję, twierdzi, że jestem nienormalny i powinienem się leczyć psychiatrycznie. 98% ludzi twierdzi, że na leczenie już jest za późno. Moi drodzy, często też mówicie, że nie rozumiecie moich filmów, bo się tyle mówiło, że wirus w odwrocie to już ostatnia prosta. No, czego nie rozumiecie? Wczoraj w odwrocie, dzisiaj w powrocie. Ja na przykład nie rozumiałem jednej rzeczy podczas lockdownu, czego kasjer z supermarketu nie może pójść do fryzjera, ale fryzjer może przyjść do kasjera i razem mogą pójść do kościoła. Czego nie rozumiecie? Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.